Witajcie w przeglądzie pytań z egzaminu na prawo jazdy i dzisiaj omówię Wam trzy pytania związane ze znakiem zakazu wyprzedzania, który dopuszcza nam wyprzedzanie. No bo znowu, większość kierowców widząc ten znak twierdzi, że za tym znakiem wyprzedzać nam nie wolno, a przepisy mówią, że jednak niektóre pojazdy za tym znakiem wyprzedzić możemy. Więc powiem Wam dokładnie, jak to wygląda. Natomiast na początku jeszcze zapraszam oczywiście do opisu filmu. W opisie znajdziecie link do strony superprawojazdy.pl, z której te pytania pochodzą. Znajdziecie tam również link do strony G2A, na której możecie nabyć tańsze klucze do gier komputerowych. No i w opisie znajdziecie również link do mojej strony, na której znajdziecie moje wykłady teoretyczne, które pomogą Wam w przygotowaniu się do egzaminu. Także zapraszam Was serdecznie do opisu filmu, no i przejdźmy do tematu. Jeżeli chodzi o ten znak, czyli znak zakazu wyprzedzania, to przepisy mówią tak. Znak zakaz wyprzedzania zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Czyli jadąc samochodem nie możemy za tym znakiem na pewno wyprzedzić innego samochodu. Ale jadąc samochodem możemy za tym znakiem na przykład wyprzedzić motocykl, o ile ten motocykl jest jednośladowy. Dlatego, że jeżeli motocykl ma boczny wózek, no to już jest wielośladowy. Więc pamiętajcie, jadąc samochodem za tym znakiem na pewno nie możemy wyprzedzić innego samochodu, ale jadąc samochodem możemy za tym znakiem wyprzedzić na przykład motocykl albo powiedzmy rowerzystę, no bo rower raz, że nie jest pojazdem silnikowym, a dwa, że na pewno nie jest pojazdem wielośladowym. No i przejdźmy sobie do pytań. Więc pierwsze brzmi tak. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzać motocykle jednośladowe? Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Ten znak tego nie zabrania, bo ten znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. No, motocykl jednośladowy jest, jakby na to nie spojrzeć, jednośladowy. No i mamy pytanie drugie. Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych jednośladowych? Znowu odpowiedź brzmi nie. Ten znak tego nie zabrania. Przy czym tutaj jest jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Pamiętajcie, że nie można nam łamać innych przepisów. Czyli jeżeli mielibyśmy w tej sytuacji wyprzedzić motocykl jednośladowy, to jeżeli mielibyśmy na przykład przekroczyć linię ciągłą, czy na tą linię ciągłą najechać, to również tego zrobić nam nie wolno, no bo oczywiście nie wolno nam łamać innych przepisów podczas wyprzedzania. No i mamy pytanie trzecie, które dotyczy też właśnie tej linii ciągłej i to pytanie brzmi tak. Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę, jeśli będzie to wymagało nieznacznego przekroczenia linii podwójnej ciągłej? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Pamiętajcie, nie wolno nam ani najeżdżać, ani przekraczać linii ciągłej, jeżeli wyprzedzamy. Także tyle z mojej strony. Na koniec jeszcze raz zapraszam do opisu filmu i oczywiście życzę Wam dobrego dnia.